Buk, buk. Kto tam? Tu Agata i Natka. Będziemy gadać o książkach. Spoiler tu, spoiler tam. Nie zabraknie tego wam. Jeśli słuchać nas lubicie, uprzyjemnimy wam życie. Dzień dobry, witam się z wami, drodzy słuchacze. Witam się również z tobą, Aguniu. Co tam u ciebie? A dzień dobry, wszystko w porządku. Powiedzmy. A czemu tylko powiedzmy? Stresujesz się dzisiejszą autorką? No, nie. Nie, nie. W sumie nie stresuję się dzisiejszą autorką, bo tak myślę, że nie będziemy się chyba za bardzo mierzyć z jej postacią, a bardziej z tym, co napisała, czyli z jej wytworem. Racja, racja. Też tak myślę. A dla ciekawskich, którzy już po prostu tupają nóżkami i chcieliby wiedzieć, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, to już wam mówię. Dziś będziemy gadać o Prowadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk, naszej noblistki. No i jak pamiętacie, tydzień temu, albo dla wszystkich, którzy w ogóle słuchali poprzedni odcinek, byłam niezbyt zadowolona i uszczęśliwiona na omawianie tej książki, ale zmieniłam zdanie. Bardzo mnie ciekawi też, że za każdym razem zapominałaś tego czasownika, który jest na początku tytułu. Racja, Agata mi postawiła ściągę przed oczami, bo nie mogę zapamiętać, czy to jest prowadź, czy pchaj, czy nie wiem, ciągnij swój pług, ale no jakieś tam pługi, jakieś kości, jacyś umarli będą dzisiaj. Ale prowadź to jest takie eleganckie. W sumie z drugiej strony jesteśmy już po omówieniu tej lektury, trochę ją przegadałyśmy też, tak poza wizją, w różnych takich urywkach sytuacyjnych i w zasadzie to chyba ani na chwilę nie zajęłyśmy się tym tytułem. Ciekawe, czy to nam to wyjdzie w rozmowie. Ale najpierw, żeby tradycji stało się zadość, chwilę wstępu o samej autorce. Tak, jak zwykle ja do was przychodzę z researchem, bo nie wiem, ja wychodzę przez szereg i się zgłaszam. Także tak jak w przypadku Masłowskiej, Olga Tokarczuk jeszcze żyje, więc nie będziemy się rozwodzić nad jej biografią. Możecie sami poznać, poczytać, obejrzeć jakiś wywiad. Zresztą Tokarczuk każdy zna, no bo oczywiście to jest nasza polska noblistka. Ale może nie każdy, Agata, nie generalizuj. No więc tak, z ciekawostek, które się dowiedziałam, mogę wam powiedzieć, że pani Olga na drugie imię ma Nawoja, co jest moim zdaniem fantastyczne. I słuchajcie, Nawoja to jest staropolski odpowiednik imienia Natalia, także tutaj czuję jakieś połączenie. I Nawoja jest też to imię pierwszej polskiej studentki, takiej postaci trochę półlegendarnej, która w XV wieku w męskim przebraniu podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pani Olga urodziła się 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie, także nie zapomnijcie złożyć jej życzeń. I nie wiem jak ty, ale ja byłam w ogromnym szoku, że pani Olga ma 60 lat. Ja myślałam, że ona ma z 40, jak patrzyłam na zdjęcia, bo się bardzo dobrze trzyma, moim zdaniem. Tak, bardzo dobrze się trzyma. Pamiętam taką sytuację, to już z moich poprzednich studiów, że jeden z prowadzących był zafascynowany Olgą Tokarczuk i jej pisarstwem. Miał kancelarię prawniczą, więc oczywiście musiał zaznaczyć to, że kiedy książki Olgi Tokarczuk były tam u popularności, u wielkich kontrowersji, to on tak bardzo prowokacyjnie rozdawał w swojej kancelarii właśnie księgi Jakubowe. I też zaznaczył to na zajęciach, że widzieliście w ogóle Olgę Tokarczuk, ona ma 60 lat, kobieta ma 60 lat, a jak dobrze wygląda! To w zasadzie to takie bez kontekstu, ale no też był bardzo zdziwiony. Ja potem sprawdziłam jej datę urodzenia i też byłam bardzo zdziwiona, więc można tutaj pani Oldze pozazdrościć tego, że bardzo ładnie się starzeje. Racja. Mogę wam jeszcze powiedzieć, że a to akurat byłam zdziwiona, że pani Olga studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, czyli tuż obok nas, a po studiach pracowała jako psychoterapeutka w Wałbrzychu. Poza właśnie byciem psychoterapeutką jest też pisarką, eseistką, poetką, autorką scenariuszy, laureatką Nagrody Nobla za 2018 rok, laureatką Nagrody The Man Broker International Prize też za 2018 rok za powieść Bieguni oraz dwukrotną laureatką Nagrody Nike za powieści Bieguni oraz za księgi Jakubowe. Jeszcze taka ciekawostka a propos Uniwersytetu Warszawskiego. To całkiem niedawno odebrała doktorat honoris causa u nas na uniwersytecie. Więc to też jeszcze w kontekście tych jej nagród. Racja, w ogóle jak się wejdzie na Wikipedię, to pani Olga Tokarczuk ma całą masę nagród, także jak chcecie się, nie wiem, gorzej poczuć, co robicie ze swoim życiem, to zachęcamy. Zwłaszcza, że pani Olga Tokarczuk debiutowała mając 17 lat, czyli w 1979 na łamach Pisła na Przełaj, pod jakimś tam pseudonimem Natasza Borodin, gdzie publikowała swoje pierwsze opowiadania, a jako powieściopisarka zadebiutowała po raz pierwszy w 1993 roku Podróżą ludzi księgi. Dzięki, właśnie nie miałam zamiaru się pozadręczać, ale jak po tym powiedziałeś, no to będę się już zadręczać tym, że tak mało osiągnęłam w życiu. To nie. To trzeba wcześniej zacząć.
Mogę ci coś powiedzieć, że swoją taką główną sławę zyskała powieścią Prawiek i inne czasy, którą miałam nieprzyjemność czytać, ale to nieprzyjemność dlatego, że zmusili mnie do czytania, jak byłam jeszcze dzieckiem i byłam totalnie niegotowa na tą książkę. Także w jakiś sposób czułam się straumatyzowana i stąd moja niechęć do pani Olgi. Mogę ci jeszcze powiedzieć, że jest wegetarianką, otwarcie deklaruje swoją nieprzynależność do Kościoła katolickiego, mieszka we Wrocławiu i posiada dom w Krajanowie, cokolwiek to jest chyba taka mała mieścina i myślę, że to są takie całkiem niezłe tropy, żeby utożsamić panią Olgę Tokarczuk z postacią pisarki z Prowadź swój pułk przez Kościół Marłych. Właśnie ona też miała jakiś swój dom alternatywny w małej mieścinie i główny dom we Wrocławiu i też była pisarką. I też była wegetarianką i też deklarowała swoją nieprzynależność do Kościoła katolickiego, więc dużo cech łączy i Olgę Tokarczuk i Janinę Duszejko. A ja nie mówię o Janinie Duszejko, tylko o postaci pisarki, która mieszkała w tej samej mieścinie co Janina Duszejko. Aha. Ale umieściła trochę cech samej siebie w Janinie Duszejko, skoro właśnie nadała jej ten wegetarianizm i ten konflikt z Kościołem katolickim. No to można powiedzieć. Myślę, że ludzie, którzy są wegetarianami i mają konflikt z Kościołem katolickim, jest całkiem sporo, niekoniecznie tylko pani Olga Tokarczuk. No ale do tego przejdziemy później, no Agata, Jezu. Dobrze, mogę Czepiasz już się, na nie sam jest po prostu zwykle. Koniec, już żeby dać ci spokój, mogę, tutaj przygotowałam taką mikro zagadeczkę, bo znalazłam taki ranking według Wprost za 2019 rok, w którym Olga Tokarczuk była trzecią najlepiej zarabiającą pisarką w Polsce i wtedy jej zarobki wynosiły jakieś 900 tysięcy i zagadka dla ciebie, kto był w 2019 na pierwszym miejscu? Pewnie... Remigiusz Mróz. Gratulacje, zgadłaś, zarabiał wtedy 3 miliony. Kupa kasy. Znalazłam też nowsze statystyki za 2021 ze strony Booklips. No i tu tam Oldze już się trochę gorzej powodzi, bo jest na 6 miejscu i zarabia tylko i aż 700 tysięcy, a tak około, z samej sprzedaży książek, bo tam jest jakoś tak, nie wiem, sprytnie to w miarę policzone. I zgadnij, kto jest na pierwszym miejscu. Czyżby znowu Remigiusz Mróz? Tak, nieprzerwanie nasz tutaj, nie wiem, król biznesu, także zachęcam do czytania i wspierania jakichś kieszeni innych ludzi i myślę, że no możemy dać już nam spokój chyba z tym. Pamiętam właśnie jak Zygmunt Miłoszewski, jak odbierał nagrodę Empik za sprzedane powieści, tam chyba nagrody Empik są ustalane za największą sprzedaż w salonach, to wtedy on powiedział, że no spoko, fajnie, dziękuję za nagrodę. Zachęcamy do kupowania książek żyjących autorów, żeby mieli za co zapłacić za prąd, wodę, media itd., itd. i mieli za co pisać następne. To, no tak, zachęcamy do kupowania żyjących autorów zdecydowanie. Racja. No, bycie autorem jest ciężkie, to był, wiecie, ranking 10 najbardziej zarabiających osób i osoba na samym dole zarabiała jakieś 500 tysięcy, więc nie wiem, jak zarabiają ci statystyczni średni pisarze i myślę, że nie są to jakieś zadowalające kwoty. Też możemy podzielić się fun faktem, że z każdej ceny książki autor dostaje jakieś 10-15%. O. To nie jest dużo. To nie jest dużo, malutko. Zwłaszcza, że trzeba zrobić duży wkład, żeby napisać książkę. Ale koniec tego biadolenia o biografii. Przechodzimy może do pługu. Pchajmy go. No to pchajmy ten pług i powiedz mi najpierw, Agata, jak ci się podobało? Bardzo mi się podobało, zwłaszcza, że to był kryminał. Jestem strasznie przyzwyczajona do tego, że kryminały są dość schematyczne, tu ten schemat był załamany. Proponuję też, żebyśmy nie rozmawiały właśnie, mimo że sprowokowałam to na samym początku, ale jak będziemy sobie gadać w tej książce, żebyśmy nie omawiały tego w kontekście właśnie kryminału, no bo to byłby duży spoiler, jeśli ktoś faktycznie chciałby przeczytać tę książkę. A myślę, że pod tym kątem jest bardzo, bardzo ciekawa. I pod tym kątem mi się podobało, bo faktycznie myślę też, że wsadzanie ramy gatunkowe i to nawet już pani Tokarczuk w swoim przemówieniu noblowskim mówiła, że trochę jest ograniczające, więc no traktujemy to jako po prostu powieść w jakimś tam gatunku. W miksie nawet gatunku, bo można to też podrzucić pod ekofeminizm. Tak, też jest ekofeministyczna, to nie można jej tego odmówić z całą pewnością. Też na pewno jest w gatunku kobiety szukające zemsty, tak jak na przykład 3 billboardy za Ebbing, Missouri, albo Młoda obiecująca kobieta. Albo Kill Bill. Albo Kill Bill. No po prostu, wiecie, kultowych filmów dotyczących tego tematu, książek też jest cała masa. I właśnie Olga Tokarczuk dołożyła do tego swoje 3 grosze w postaci Prowadź swój pułk przez kości umarłych.
Tak. A jak tobie się podobało? A mi się podobało fajnie. Na początku podchodziłam do tego sceptycznie, no bo jak już wspomniałam, miałam traumę po właśnie prawieku. Miałam też trochę niechęci po jakichś tam różnych wystąpieniach publicznych pani Olgi Tokarczuk, ale jak zaczęłam czytanie tej książki, no to muszę z bólem serca przyznać, że mi się bardzo podobała. Była ciekawa, chociaż trochę mnie drażniły te wstawki o horoskopach. W sensie były fajnym takim elementem osobowości głównej bohaterki, ale dla mnie było ich trochę za dużo i mi przeszkadzały w lekturze. I też bardzo mnie wkurzył i nie podobał mi się tytuł drugiego rozdziału, czym się już z tobą podzieliłam wiele razy, ponieważ drugi rozdział nazywa się autyzm testosteronowy i myślę, że jest krzywdzący i dla osób z spektrum autyzmu, i dla osób, które mają testosteron. Więc tak, ale no rozumiem, że to był jakiś taki termin, który wymyśliła sobie główna bohaterka i no teoretycznie to pasuje jako nazwa rozdziału, ale no nie wiem, w sensie gdyby to było coś, co powiedziała sama bohaterka, to byłabym w stanie to zrozumieć, no bo każdy z bohaterów i w ogóle ludzi ma jakieś takie swoje poglądy i ma do nich prawo. Ale tytuły rozdziałów, w ogóle tytuł książki należy do takiej trochę nadrzędnej instancji, która nie jest tylko tym głównym bohaterem, ale takim gospodarzem właśnie w powieści. I no nie wiem, drażniło mnie to. Mogła zatytułować inaczej ten rozdział. No mogła zatytułować inaczej, ale z drugiej strony to ta jej teoria, którą tutaj tworzy, no i w sumie też nie jest jedyna. Ona co chwila w różnych sytuacjach tworzy sobie taką teorię o ludziach i świecie, że dosłownie te niektóre akwety zaczynają się mam taką teorię, no to kiedy w grę wchodzi ten autyzm testosteronowy, też tytuł rozdziału ma w jakiś sposób nawiązywać do treści, więc skoro uważała, że ta jej teoria będzie nadrzędnym elementem w tym rozdziale, po prostu tak nazwała ten rozdział. Więc no, do nazw rozdziałów myślę, że nie ma się co czepiać tak samo jak do tytułów innych książek. One w pewien sposób mają szokować, zachęcać, przewidywać trochę treść i być takim momentem charakterystycznym, że teraz zaczyna się po prostu mowa o tym i to jest coś innego niż było poprzednio i co będzie później. Nie wiem, czy to ma jakiś sens, ale no dobra, tak myślę. Ale taka moralna dyskusja, jakby co jest granicami szokowania i dobrego smaku. To ona trwa od wieków. Ja rozumiem chęć szokowania, ale też trzeba mieć w tym jakiś umiar i no tak, żeby nie obrażać innych. W sensie, no nie. No ma, prawda, no też uważam, że to nie był jakiś bardzo fortunny zwrot, no tak jak powiedziałaś, to faktycznie może jakoś ugodzić w osoby w spektrum autyzmu, albo właśnie w mężczyzn też. No i w sumie też kobiety wytwarzają testosteron, więc też niekoniecznie w mężczyzn. Możemy w ogóle przybliżyć wam ten fragment, bo... tak rozmawiamy o tym, może to trochę brzmieć od czapy. Nie wiem w ogóle, czy się zgadzam ogólnie z tą teorią, bo według pani Janiny Duszejko, która jest głównym bohaterem, autyzm testosteronowy polega na tym, że ludzie z czasem tracą umiejętność nawiązywania takich relacji międzyludzkich i kontaktu. I to przede wszystkim tyczy się Matogi, który jest takim cichym i zamkniętym w sobie sąsiadem głównej bohaterki. I właśnie ona uważa, że ze względu na jego jakąś taką, nie wiem, starość, już zanikła mu umiejętność rozmawiania z innymi ludźmi, ale po pierwsze to jest krzywdzące dla osób, które po prostu są introwertykami i nie za bardzo lubią rozmawiać, a po drugie też no nie wiem, w sensie no na starość zanikają jakieś takie umiejętności kontaktu międzyludzkiego, ale to jest raczej kwestia zmian chemicznych w mózgu, a nie, że na ile się pojawia jakiś autyzm testosteronowy. Zanik umiejętności komunikacji nie występuje tylko u mężczyzn, ale też u wszystkich. No, traci się może takie chęci do nawiązywania nowych kontaktów i no jednak myślę, że niektórzy ludzie z wiekiem potrzebują trochę więcej spokoju i wyciszenia się. No właśnie, różnie to bywa z tymi teoriami głównej bohaterki, którą jest właśnie Janina Duszejko. Mieszka sobie w wiosce w górach, w Karpatach, na granicy z Czechami, bo jest też dużo mowy o Czechach. Jej sąsiadem jest wspomniany tutaj przez ciebie wcześniej Matoga, który jest dość cichym starcem. Ma syna, który jest prokuratorem. To też jest bardzo ważny wątek w kontekście tego, że jakieś tam śledztwo się odbywa. Kogo tam jeszcze mamy? I mamy Dyzia. Dyzia, który jest informatykiem policyjnym, a przy okazji tłumaczy wiersze Blake'a i jego hobby staje się ważniejsze od jego pracy. Jest byłym uczniem właśnie Duszejko i ona pomaga mu w tych tłumaczeniach. To też jest dość istotny moment fabularny. Tłumaczenie wierszy Blake'a. Jest też Dobra Nowina, która prowadzi sklep z używaną odzieżą i Dobra Nowina jest w kiepskiej sytuacji.
sytuacji finansowej i mimo, że jest zdolna i mogłaby pójść na studia, to ją na to nie stać. I właśnie główna bohaterka Jemina próbuje jakoś ją popchnąć w stronę tego, żeby mogła pójść na te studia. Tak, i właśnie jak mogliście zauważyć przed chwilą, te imiona są dość dziwne. I to wynika z tego, że było też dla mnie to ciekawym wątkiem, że tak Duszejko nie do końca jest pogodzona z tym, jakie ludzie noszą imiona, więc nadaje im własne, swoje własne. I one się czasem przyjmują, oni sami nazywają siebie tymi imionami, ale czasami też funkcjonuje to tylko w jej głowie, w jej świadomości. I było to dla mnie ciekawe pod tym względem, bo zastanawiałam się, czy dla niej imię to jest coś, co jest pozbawione wyboru. No bo nie wybieramy sobie sami imienia, tylko ktoś nam wybiera, ale z drugiej strony to ona wybierała imiona innym, więc... Gdzieś tutaj myślę, że to było ważne w kontekście tego, że te imiona były nowe, oryginalne. Ona sama też nie chciała być nazywana swoim imieniem i nazwiskiem, mimo że jest, ale zawsze tak zaznacza swój opór. To dużo, dużo rzeczy właśnie tak lubi nazywać. Lubi nazywać ludzi, lubi nazywać zjawiska, na przykład autyzm testosteronowy. Lubi astrologię, jest wielką pasjonatką i umie w te rzeczy. Zodiakarą byśmy powiedzieli na współczesne. Tak, zodiakarą. W ogóle ja się gubiłam za każdym razem, kiedy zaczynałam to czytać, bo ja tak totalnie nie jestem w temacie. Myślę, że dużo osób, które są w temacie, myślę, żeby się ucieszyło, gdyby zobaczyło takie fragmenty, bo no, można się z tym utożsamić z takim sposobem myślenia. Dla mnie to było zupełnie obce, chociaż trochę ciekawe, ale no nie na tyle, żebym się chciała sama w to zagłębiać. Okej, dobra, akceptuję. To jest część jej osobowości. To może opowiedzmy teraz tak, oczywiście bez spoileru, bo spoiler byłby ogromny, opowiedzmy fabułę, bez zdradzania może kto jest zabójcą, bo uwaga, pojawiają się tutaj zabójstwa. Tak, zabójstwa. Otóż w tej małej, spokojnej, podgórskiej wsi doszło do zabójstwa. Kto zginął pierwszy? A, Wielka Stopa. A Wielka Stopa akurat chyba nie zginął z zabójstwa, ale no nie wiem, nie będziemy zdradzać. Ogólnie... W sumie to jest sam początek, możemy o tym wspomnieć. No, no dobrze, no więc książka zaczyna się tym, że do Janiny Duszejko przychodzi Matoga i mówi, ubieraj się, Wielka Stopa zmarł. Ona takie, what? I idzie tam i właśnie się okazuje, że jest tam ten trup. Próbują zadzwonić po pomoc, ale nie ma tam zasięgu, no bo to jest miasto przy granicy. I Matoga dzielnie stwierdza, że no nie mogą go tak pochować, więc przebierają go i w czasie właśnie tej bytności u nich w domu pani Janina Duszejko znajduje zdjęcie, ale nie jest powiedziane ani w filmie, ani w książce, a bo zapomnieliśmy wspomnieć, że jest film zrobiony przez panią Agnieszkę Holland, który nazywa się Pokot i on jest właśnie ekranizacją tej książki i do tego wrócimy jeszcze. No i znajduje zdjęcie, ale nie jest powiedziane za bardzo, czego ono dotyczy. Życie toczy się dalej. Nagle okazuje się, że po kolei znikają poszczególne osoby, które do tej pory były ważne w tej miejscowości. W bardzo dziwnych okolicznościach i widać jakieś ślady zwierząt. Albo to są jakieś stópki sarenek, coś tam, nie wiadomo o co chodzi w zasadzie, ale są jakieś ślady wskazujące na to, że mogą być w tę sprawę zamieszane zwierzęta, które żyją w lesie pobliskim, w sumie, który otacza tę wioskę. No i nasza tutaj niezwyciężona Janina Duszejko, która notabene jest starszą kobietą. Ja jak to czytałam, myślałam sobie, że ona jest młoda, bo no ja też mam taką pułapkę myślową, czytając książki, że jakoś, jak widzę kobieta narratorka, to zazwyczaj sobie wyobrażam, że to jest jak moje alter ego, gdzieś tam na jakiś sposób, w jakiejś bardzo małej części, ale wyobrażam sobie ją zazwyczaj podobną do mnie, więc myślę sobie, o, młoda kobietka, nie? Ale nie, ona dopiero później się okazuje, że jest starsza. Ona też się boryka z takim swoim prywatnym problemem, bo miała dwa psy, które zostały zastrzelone przez myśliwych. No i bardzo... Że ona nie wie tego na pewno przez jakiś czas. Okej, okay. Tak, dokładnie. Bo nie po prostu wie tego. Przyszła któregoś dnia i nie było jej psów. I bardzo to przeżywa i jest taka bardzo znacząca scena z księdzem, któremu mówi, że jest jej bardzo przykro, że zginęły te psy i ona, że nawet nie może ich pochować. A ksiądz, mówiąc do niej totalnie bezosobowo, mówi, że to grzech, że zwierzęta nie mają duszy, że powinna modlić się za samą siebie, a nie za te zwierzęta, bo coś jest z nią nie tak. Tak w ogóle strasznie marginalizuje jej uczucia. I marginalizowanie uczuć Janiny Duszejki i w ogóle ludzi jest bardzo częstym wątkiem tutaj, bo kiedy policja prowadzi to śledztwo, Janina próbuje no jakby wskazać im drogę, że widać tu ślady zwierząt, że może to zwierzęta są w jakiś sposób odpowiedzialne za te zbrodnie, a nikt jej nie wierzy, nikt nawet nie chce jej wysłuchać, nikt nie czyta jej listów, cały czas jest uważana za starą wariatkę i w ogóle problem marginalizacji jest bardzo istotny w tej książce, bo marginalizowana jest nie tylko pani Janina Duszejko ze względu na swój wiek oraz na to, że jest kobietą oraz fakt,
fanką horoskopów, za co też ją często marginalizują, ale na przykład też Dobra Nowina jest marginalizowana za to, że jest pokrzywdzona finansowo, że jest w gorszej sytuacji finansowej. Też na przykład Dyzio jest pokrzywdzony, bo ma chyba padaczkę i za to go wyrzucili z pracy w Berlinie. Też Dyzio nie wpisuje się w takie heteronormatywne schematy, jest bardzo chłopięcy, a nawet dziewczęcy, jak czasami zauważa pani Janina Duszejko. Zniewieściałym. No nie wiem, taki nie mieści się w heteronormatywne ramy, powiedzmy. To tam jeszcze, no Matoga jest marginalizowany właśnie za to, że nie lubi się za dużo odzywać. Też żony prezesów wszystkie są w jakiś sposób tam postaciami duchami, praktycznie w ogóle się nie odzywają, a jak się odzywają, to są nie wiadomo jak smutne. Na przykład taka była scena na balu, gdzie Janina rozmawia z żoną prezesa i ta żona jest taka po prostu smutna i cały czas nikt jej nie chce słuchać jakichś takich swoich... nikt nie chce słuchać jej takich niepewności albo przemyśleń. No i jak zwykle okazuje się, że kobiety mają rację, tylko nikt ich nie słucha. No, przykre to jest. Więc tak, ważnym wątkiem jest to wykluczenie i ważnym wątkiem jest kontrowersja związana z myślistwem. Bo jak nam powszechnie wiadomo, no to zabijanie zwierząt w Polsce jest dozwolone. Funkcjonuje u nas w ogóle prawo myśliwskie i tak dalej, itd., itp. Które w zasadzie jest o tyle problematyczne, że już było kilka takich spraw, że czyjaś żona zginęła. Chyba myśliwy zabił własną żonę, bo ją pomylił z dzikiem. To brzmi przez śmiesznie, ja wiem. Ale to, takie rzeczy dzieją się na porządku dziennym, kiedy ludzie w lasach polują na zwierzęta i mają do tego prawo, mają broń i to wszystko. No to no, nie są to przyjemne sytuacje. Więc podejrzewa je nasza bohaterka, że i równocześnie narratorka, że właśnie jej psy mogły paść ofiarą takiego przypadkowego albo i nie zabójstwa. Do czego ma w sumie prawo, mieszkając w takiej okolicy. Ma prawo to podejrzewać. W ogóle to myślistwo jest w jakiś sposób bardzo gloryfikowane, że nie wiem, w kościele urządzają sobie święto myślistwa i dzieci naśladują polowane zwierzęta, tam jest już, nie wiem, wystawiony dzik. Makabrycznie, ale makabrycznie, jest tam też, tak. I tam jest w ogóle taka klita tych osób, które polują, że jak jesteś właśnie osobą polującą, myśliwym, to jesteś na takiej uprzywilejowanej pozycji i właśnie jedyne osoby, które nie są wykluczone w tej małej społeczności, to są ci, którzy polują. Tak. Poluje nawet ksiądz. No i w sumie to też jest śmieszne, że jest święty Hubert, który jest patronem myśliwych, a też Duszejko zauważa, że w sumie spoko jest patronem ludzi, którzy strzelają do zwierząt, a sam jakoś się nawrócił w swoim życiu i przestał strzelać do zwierząt. Tak, więc widzi takie dziury i nielogiczności w ogóle tym to jest zachowaniu. Przestrzeń pełna hipokryzji. Jest taki moment, w którym Janina przychodzi do dyrektorki i mówi, że jest jej przykro, że zajęcia z angielskiego, bo pani Janina uczy angielskiego, są odwoływane na rzecz tego, że dzieci przygotowują się do przedstawienia, które ma się odbyć w kościele, właśnie związane z tym, nie wiem, świętego Huberta czy coś. I dyrektorka jej mówi, że no, to nie jest jej problem i że ma przyjść na to przedstawienie. A pani Janina mówi, że ona chętnie by przyszła, ale jest niewierząca, a dyrektorka jej mówi, że wszyscy jesteśmy wierzący kulturowo. Moim zdaniem w ogóle tak mi zapadł w pamięć ten cytat. Tak trochę jakby nie da się uwolnić od takiej przestrzeni i nawet jak, nie wiem, ona sobie spokojnie gdzieś tam siedzi, to zawsze ja to ksiądz do niej przyjdzie mówić jakieś kazania. I tak jakby cały czas ktoś marginalizował to, co ona myśli i jakie ona ma tam swoje zapatrywanie na świat. Niewesoła miała kobieta w życiu. Niewesoła. W ogóle ta powieść właśnie należy do takiego nurtu ekofeminizmu, w którym właśnie jest kobieta, która jest bardzo taka świadoma swojego środowiska i próbuje w jakiś sposób żyć w zgodzie z nim i trochę walczy z wiatrakami, bo próbuje wszystkich przekonać, że no nie wiem, że żyjemy wśród zwierząt, że zwierzęta też mają duszę, też w jakiś sposób cierpią, powinniśmy traktować je humanitarnie, że na przykład też jest taki wątek, kiedy poznajemy Borosa, który jest naukowcem zajmującym się takimi małymi robaczkami. I ekologiczno-klimatyczny wątek z tym związany jest, że oni wycinają lasy, a w tych lasach mieszkają te robaczki i to prowadzi do ich wyginięcia. Mhm. Tak. I ta książka jest w ogóle pełna takich przesłań, które może w jakiś sposób mają czytelnika nawrócić albo chociaż skłonić do refleksji, że no może rzeczywiście moje zachowania nie są do końca zgodne z naturą. To jest ciekawe i zaraz się odniosę do tego zastanawiania się nad zachowaniem, ale też myślę, że ważnym tutaj
wątkiem jest to, że ona upodmiotawia te zwierzęta, że są dla niej równi ludziom. Też mają prawo się mścić, oczywiście, też mają duszę i ona cały czas zaznacza, pisze tam listy do policji i tak dalej i wszystkim mówi naokoło, że ej, a może to zwierzęta? No przecież to zwierzęta kiedyś, ileś tam wieków temu i nawet mówi, muszę to sprawdzić, na pewno tak było. Zwierzęta były normalnie stawiane przed sądem, sądzone za swoje popełnione zbrodnie. W kwestii tego, że są jakieś przemyślenia, to sobie tutaj zapisałam w moich notateczkach, czytając książkę, że to w zasadzie można by powiedzieć, uwalniając się od tego, że to określamy gatunek, bla bla bla, to dla mnie, to ja pomyślałam sobie, że to jest taki kryminał filozoficzny, no bo tak wolno się rozkręca, jest dużo przemyśleń i teorii. Gdzieś tam w tle pojawiają się oczywiście jakieś zbrodnie, jak to w kryminale. Gdzieś tam na marginesie są te organy ścigania w całym śledztwie. Jakby całe dochodzenie i to szukanie tego zbrodniarza jest po stronie bohaterów. Policja jest w ogóle tutaj niewidoczna, jakby nawet palcem nie kiwnęli, jest jedna scena przesłuchania, ale w sumie ona tak do niczego nie prowadzi. Bardziej jest taka na zasadzie do odhaczenia, formalność została wykonana, dobra, jest śledztwo, to musi być i przesłuchanie. I to w zasadzie tak wygląda z perspektywy bohaterki, jakby policja nic nie robiła, tylko się nie przejmowała nawet tymi zbrodniami, jakby one w ogóle nie miały miejsca. I no tak. Czyli co, ustajemy, że to jest ekofeministyczny kryminał filozoficzny. Pięknie, tak. Myślę, że tak. Jeśli już potrzebujemy jakiegoś określenia gatunkowego, to myślę, że to jest idealne, bo idealnie określa, o co tak naprawdę w książce chodzi. I a propos kwestii eko, też dusza eko jest bardzo właśnie związana z naturą, z miejscem, w którym mieszka. Ma bardzo takie ogromne połączenie z naturą, jakby była jej częścią. Nie jest taka, że tą naturą włada, tylko bardziej się z nią utożsamia. Na zasadzie harmonii takiej, tak, nie? Na zasadzie harmonii. Tak, i to w ogóle połączenie z naturą moim zdaniem jeszcze lepiej niż w książce widać w filmie i myślę, że możemy teraz tak gładko przejść do Pokotu Agnieszki Holland, bo w filmie na przykład są takie sceny, gdzie Janina rano wstaje, wychodzi i się przeciąga i staje do słońca na tym jakimś swoim polu i nie wiem, po prostu kontempluje przyrodę albo idzie z psami gdzieś po jakichś polach i to jest bardzo fajne i w ogóle taka kadry pokazujące właśnie tą Kotlinę Kłodzką są bardzo fajne. Kółko jest jakaś zieleń i trawa i zwierzątka i w ogóle wszystko jest fajnie. Do czasu, kiedy oczywiście są pokazane jakieś kadry trupów, co wtedy jest trochę mniej przyjazne, bo są pokazywane i sceny z polowań i jak ludzie umierają i leżą ich zwłoki. Także no, nie zawsze jest smaczny ten film, ale moim zdaniem jest bardzo ładny. Podobało mi się też podzielenie filmu na takie segmenty miesięczne i wypisanie na co się wtedy poluje. W przerwach między danymi scenami właśnie są takie kolorowe kadry, gdzie jest napisane, jaki jest miesiąc i na co się wtedy poluje. Tak, sezon na dziki. Sezon na dziki. No, to było bardzo ciekawe. Chociaż w filmie dokonano syntezy niektórych rzeczy i na przykład trochę pozamieniano wątki, wątek dobrej nowiny jest trochę poprzekręcany i nie jestem za bardzo chyba fanką tego, w którą stronę to poszło w filmie, ale ogólnie myślę, że jest dość bardzo blisko z takimi jakby uczuciami, które wywołuje ta książka. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale Janina Duszejko jest po prostu idealnie dobrana i że też ma właśnie taki vibe takiej trochę strasznej kobiety, która ma swoje zdanie i przed nikim się nie ulęknie, ale wszyscy biorą ją nie na poważnie, no bo jest starsza, w ogóle ludzie starsi często są marginalizowani. Tak, wygląda trochę też jakby układała tarota w tym swoim domku na odosobnieniu. Ale ciekawe jest to z tymi trupami, które tam się ścielą gęsto w jakichś niespodziewanych momentach, że niektórzy po obejrzeniu tego filmu przechodzą na wegetarianizm. Tak, słyszałyśmy taki głos. To jest ciekawe. Też rzeczą, której zabrakło zdecydowanie w filmie, no bo nie było w zasadzie jak tego pokazać, to jest aspekt typograficzny w powieści, czyli kilka nazw, między innymi to były nazwy gatunków zwierząt, były napisane dużą literą w odróżnieniu od tych, jak normalnie powinny być zapisane. No i to też ma jakiś związek z tym, żeby upodmiotawiać te zwierzęta, nadawać im jakąś wyższą rangę niż faktycznie są i taki stosunek emocjonalny. No samo to, że Duszejko mówi na swoje psy moje dziewczynki, które właśnie są napisane z dużej literą,
bohatery, mówi, że są częścią jej rodziny, że umarła jej najbliższa rodzina. Jakby to, że jesteśmy właśnie, że ona jest tak blisko tych zwierząt. Tak, nazywa je córkami. Czasem też mówi na nie suki. Czasem też mówi na nie suki, ale też z dużej litery, jakby z takim, wiecie, szacunkiem, że to jest aktywna postać. Tak, ale ta teoria trzymałaby się kupy, gdyby nie to, że też inne słowa były tak napisane. Na przykład zmierzch, noc, zmrok. Ale to rozumiesz, że to jest też element szacunku do natury, że zmierzch na przykład to jest taka w ogóle... Dobra, a podmiotowa... profesorstwo? Profesorstwo zazwyczaj się pisze z dużej litery dla szacunku. Albo to tak jakbyś powiedziała na przykład, no nie wiem, Kowalscy. To też z dużej litery. Agata, ja cię mam tutaj pisownię uczyć, czy o książkach gadać. Narodzin? Horoskop też jest dużą literą. No, to ona wyraża szacunek do tych swoich rzeczy. Nie wiem, czemu tutaj Agata próbuje obalić tą teorię, ale no, Janina Duszenko po prostu wyraża językowo swój szacunek do rzeczy poprzez nazywanie rzeczy z wielkiej litery. Dobrze, pełna zgoda. Pełna zgoda. Czy możemy już kończyć i przejść do cytatów? Już mam dość. Już się nie chcę gadać o pługu. Nie no, gadać bym mogła dłużej, ale ja mam w ogóle wrażenie, że to jest jeden wielki chaos. Faktycznie, może tak. Może uporządkuje wam się wszystko, jak przeczytacie książkę i ja na przykład ze swojej strony serdecznie polecam, bo to jest bardzo ciekawe pod kątem kryminału. Myślę sobie też, że ta książka jest często nazywana kontrowersyjną z tych względów, że porusza takie dość tematy niewygodne, czyli feminizm, czyli kwestie ekologiczne, które są czasem nawet bardziej kontrowersyjne niż feminizm. Z jakiegoś dziwnego względu u nas to nie za bardzo chce się o tym gadać. Przyszło mi też do głowy taka myśl, żeby gdyby książkę wydano pierwotnie w Stanach Zjednoczonych na przykład, to ona nie byłaby chyba oblana aż taką falą kontrowersji, o jakiej można mówić w przypadku wydania polskiego. Kropka. A ja nie słyszałam o tej kontrowersji związanej z polskim wydaniem. W sensie w ogóle mało słyszałam o tej książce. Ja się też nie dowiadywałam przed przeczytaniem, więc może to. Dobrze, czy możemy wreszcie przejść do tych cytatów? Agunia mi pozwoliła zacząć i dzisiaj dobrałyśmy się tematycznie, więc obie będziemy miały cytaty o uczuciach. Zaczynam. Patrzyłam na czarno-biały krajobraz płaskowyżu i zrozumiałam, że smutek jest ważnym słowem w definicji świata. Leży u podstaw wszystkiego, jest piątym żywiołem, kwintesencją. Moim zdaniem bardzo ładny. Bardzo też nastrojowy. Ja z kolei opowiem wam o trochę mocniejszym uczuciu. O gniewie. Gniew sprawia, że umysł staje się jasny i przenikliwy. Widzi się więcej. Zagarnia inne emocje i panuje nad ciałem. Nie ma wątpliwości, że z gniewu bierze się wszelka mądrość, ponieważ gniew jest w stanie przekroczyć wszelkie granice. Bardzo piękny cytat o gniewie. Zostawiamy was z nimi i widzimy się za 2 tygodnie, kiedy pogadamy o werble. Pani Bowary, Flauberta. Pa, pa. Pa. Koniec i bomba, a kto słuchał, ten trąba.